Patrycja Wieja. Dzień dobry, gratuluję dobrego występu. A dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Podobała się walka i to wszyscy tutaj powiedzieli, że poziom dziewczyn, które walczą właśnie tutaj w organizacji, podniósł się niebotycznie. Powiedz tak, jesteś zadowolona w ogóle z swojego występu? Oczywiście z wyniku nie możesz być zadowolona, to wiadomo. Jestem zadowolona. Mogło zawsze być lepiej, ale zrobiłam tyle, ile mogłam, myślę, i no, jeszcze troszeczkę brakuje umiejętności, ale wszystko jeszcze przede mną, do nadrobienia. Także Karolina okazała się lepsza, niesamowicie silna. I kurde, te jej prawe sierpy siadały parę razy. Czego zabrakło, żeby zwyciężyć? Bo tak, wyjęłaś głowę z gilotyny dwukrotnie chyba bodajże. I też dobrze kontrolowałaś z góry i uderzałaś z góry, zaczęłaś uderzać z góry, bo widziałem nawet reakcję trybun, gdzieś tam się podniosła wrzawa od razu. Czego zabrakło, żeby tak naprawdę tą walkę wygrać? Nie mówię przed czasem, ale po prostu kontrolować ją. Nie mam pojęcia, tak szczerze, naprawdę nie mam pojęcia. Wszystko to, co przerabialiśmy, wszystko było na tej walce. Zabrakło mi tylko chyba w trzeciej rundzie, aby dostać się za te plecy, bo ja uwielbiam dusić za pleca. No widziałem, że składałaś się do skoku, bo tak? Tak, już rzucałam wszystko na jedną kartę i chciałam wskoczyć, ale no troszeczkę umiejętności zabrakło. No cóż, będzie lepiej być może. Wrócę, jak to się mówi, wrócę silniejsza. Trener był niezadowolony, zadowolony, jak to wyglądało? Mam nadzieję, że jest ze mnie dumny. No nie ma go tutaj ze mną, ze względu na to, że trochę nasze stosunki są bardziej takie ojcowskie, ojciec-córka, i myślę, że na przykład chirurg nigdy by nie operował swojej córki, więc też to tak wygląda, że on chyba wolał oglądać to w spokoju, bez nerwów, ma też swój wiek i myślę, że gdzieś tam taka przyjaźń nas łączy i po prostu dał chłopakom jakby pole do popisu. Mam nadzieję, że jest dumny i że myślę, że na pewno jest dumny. A już nie przysłał SMS-a czy coś? Nie poinformował cię? Nie, wiesz co, nie odebrał telefonu od chłopaków, więc być może telefon wyleciał przez okno więc z nerwów, więc tak też może być. No czekamy na wiadomość. Kiedy powrót? Kiedy w ogóle planujesz na salę wrócić od razu? Tak, bo tak większość zawodników marzy. Musi się ten tydzień gdzieś tam rozbić, przetrawić to nawet na treningu, żeby gdzieś dojść ze sobą do ładu. Ja nie wiedziałam, że to jest tak ciężkie. Troszkę myślałam, że będzie łatwiej. Natomiast parę tych sierpów przyjęłam, więc muszę troszeczkę potrenować, żeby pomyśleć o powrocie. To co, w takim razie jeszcze raz gratuluję tego, że udźwignęłaś tą presję, bo dla amatora to jest ogromne wyzwanie. Wczoraj się fajnie pokazałaś w ogóle na media treningu. No i co, życzę powodzenia. Bardzo Ci dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo.